miała być plaża, miał być piasek, miała być piękna pogoda, a tymczasem jest jak jest. Trochę słońca brakuje, ale widać, taki mamy klimat. I towarzystwo tak jakby niekoniecznie plażowe. Za to kurs na kulturę bardzo gorący. I to gorący od informacji, które już za chwilę. W chmurach zaczynamy kurs na kulturę, a zaczynamy od podróży w czasie i to o całe 100 lat. Setne bowiem urodziny obchodził Park Poniatowskiego. Jakie świętowano? Było bardzo kolorowo, przepięknie i wesoło. Popatrzmy, powspominajmy. Teraz w kursie na kulturę zmieniamy klimat na nieco bardziej kolorowy i taneczny. W dniach od 17 do 18 czerwca w Piotrkowie odbywały się Światowe Dni Romów. Były wykłady na temat kultury romskiej, były warsztaty taneczne i były oczywiście koncerty. I na fragmenty tych koncertów teraz Państwa zapraszam. Yeah.
Znów przyszła wiosna, wonna, radosna, i cicho w gałązkach zaśpiewał znów ptak. W sercu cygana znów krwią broczy rana, więc cicho szepcze do żony swej tak. Gdzie są me skrzypki lipowe? Serce drży we mnie jak liść. Chętam do miasta gwarnego. Muszę dziś jeszcze iść. Zagrać chcę jeszcze raz w życiu. Dziada. Ja żyłem tylko nią, ja pieśnią żył i umrę z nią. Słuchaliśmy muzyki romskiej, teraz czas na muzykę polską i artystę, który swoich koncertów nie potrafi zliczyć, bo nie liczy godzin i lat. Mnie nie udało jeszcze się z tym artystą zaśpiewać, ale udało mi się porozmawiać. Andrzej Rybiński. Panie Andrzej, jak szukałam o panu informacji tak ostatnio, to niewiele o panu słychać. Co takiego się teraz dzieje w pańskim życiu? Przede wszystkim zmiana stron internetowych, zmiana Facebooka, bo to wszystko działo się tak poza mną i histerycznie. W związku z tym był straszliwy bałagan na Facebooku, był straszliwy bałagan na stronie internetowej. Teraz wszystko ogarniamy to od nowa i mam nadzieję, że będzie można wszystkie interesujące sprawy przeczytać. Faktycznie ludzie z mojego przedziału wiekowego to raczej nie nagrywają żadnych nowych rzeczy, bo one się, jak gdyby, bo to nagrywanie się mija z celem. Płyty nie sprzedają się, kupują je ewentualnie ludzie młodzi, a młodzi ludzie niespecjalnie kupią moją płytę. W związku z tym nie ma sensu. Mogę się tylko pochwalić, że odsłon na YouTubie Nie liczę godzin lat jest chyba już ponad 16 milionów. To jednak co jakiś dzień kilkadziesiąt tysięcy ludzi słucha tej piosenki. To jest fajnie. Podróżuję, koncertuję. Miesiąc temu wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sobie tam byłem, dla Polonii, smutnej Polonii, niestety. Mam nadzieję, że po wczorajszym dniu ta Ameryka znowu będzie chyba rajem dla Polaków, którzy chcą wyjechać za chlebem. Ale na chwilę obecną to po prostu smutne tam jest. Ameryka to wczoraj to była u nas, ale jak będzie dalej, to nie wiadomo.
Kiedyś były wielkie sceny, teraz tak kameralnie, tak jak u nas w Piotrkowie. Lepiej pan się odnajduje w takich małych koncertach z odrobiną opowiastki o życiu niż na tych, które kiedyś były na wielkich scenach? Spotkanie dzisiejsze jest na małej scenie. Gdybyśmy się spotkali tydzień temu, to spotkanie byłoby na dużej scenie. To wszystko zależy od tego, gdzie jestem zaproszony. Nie ma dla mnie specjalnie znaczenia, czy dla wielkiej, czy dla mniejszej publiczności. Wiadomo, że innymi prawami rządzi się takie spotkanie, jak dzisiejsze spotkanie, bo to raczej jest właśnie spotkanie. Rozmowy przy kilku piosenkach, bo taka jest formuła tego spotkania. Natomiast normalny koncert, to jest normalny koncert, duża scena. Mniejsza, czasami bardzo duża. Fakt, że nie zawsze występuję sam, czasami występuję z zespołem, czasami występuję tylko z pianistą, którym jest mój syn. I w różnych konfiguracjach pojawiam się na tej scenie. Miło się wspomina te piosenki, które istnieją już można powiedzieć no wiele, wiele lat. Nie liczę godzin lat. W związku z... No właśnie. Nie wiem, żartuję, że nie wiem, wiem doskonale. No pewnie, że się mile wspomina. Ważne, że ludzie mile wspominają i to jest najważniejsze. One zaistniały w świadomości publiczności naszej i dzięki temu ja spokojnie mam pracę. Moją ulubioną piosenką jest Czas relaksu i teraz są wakacje, więc przeważnie będziemy się relaksować. Jak się pan relaksuje? Jak wspomniałem, albo nie wiem, czy wspomniałem, wyprowadziłem się z dużej Warszawy na obrzeża Puszczy Kampinoskiej. Mam 6 psów, 2 koty, dużą działkę, mogę sobie pokosić, ale generalnie to jak już nic nie robię, to lubię nic nie robić. Mam parę fajnych rzeczy, parę fajnych zabawek i w domu, i wokoło. Mam cudowną wędzarnię, więc mogę sobie kulinarnie poszaleć również. Lubię dużo czytać. A czasami lubię naprawdę nic nie robić. Skoro pan lubi gotować, to zapytam o ulubioną potrawę albo taką, którą pan przyrządza najlepiej. Może się pan pochwalić w rodzinie. Aj Boże, kochany, zupa grzybowa na Wigilię. To większość ludzi robi, bo to tylko z tym, że każdy z nas ma swoją własną recepturę. Wspomniałem o tej wędzarni. Uwielbiam wędzić ryby. I wydaje mi się, że robię to bardzo dobrze. Pstrągi, ale nie te ze sklepu, tylko takie prawdziwe pstrągi. Jak mam ochotę, to telefonuję na Mazury i pan rybak przywozi mi do Warszawy. No, poza tym wspaniale robię jajecznicę. Czy taki artysta poza gotowaniem ma jeszcze jakieś inne hobby? Czy to muzyka nadal wypełnia panu te wolne chwile? Absolutnie tak. Naprawdę. I to nie dlatego, że nie mam czasu. Ale muzyka jest całym moim życiem i właściwie rozmawialiśmy nawet niedawno, ktoś mnie zapytał podczas wywiadu, czy ja miałem kiedyś plan B na swoje życie. Faktycznie zdarzyło mi się w momentach takich kryzysowych w Polsce, kiedy było trudno z graniem, nie tylko dla mnie, ale dla całej branży. No, starałem się przebranżowić no i zawsze wychodziłem na tym jak przysłowiowy Zabłocki na mydle, czyli topiłem wszystko, co inwestowałem. W związku z tym mój syn już mi powiedział, tata, ty lepiej już nie szukaj sposobu B, bo nie potrzebujesz, mówi, masz plan A i tego się trzyma. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję.
Centrum Idei ku Demokracji, gdzie ostatnio bardzo wiele się działo. Nie tylko Andrzej Rybiński gościł w tym miejscu. Gościł także znany i lubiany Paweł Małolepszy z recitalem okraszonym refleksyjnymi wypowiedziami i poezją Pawła Małolepszego. Były również arie operowe wyśpiewane przez prawdziwych mistrzów tej sztuki. Popatrzmy zatem na muzyczny miks Centrum Idei ku Demokracji. Pomysł na Fausta to najnowszy pomysł amatorskiego Teatru Dorosłych z Piotrkowa na premierowe przedstawienie, które powstało na kanwie tekstu Tomasza Manna. I uwaga, aktorzy podczas spektaklu niekoniecznie mówili swój tekst z pamięci. Na kulturę czas na piękne krajobrazy, oczywiście z Piotrkowa, które powstały podczas międzynarodowego pleneru malarskiego, a malowali artyści z miast partnerskich. Krajobrazy będzie można podziwiać w hotelu Mercure, a tymczasem popatrzmy na nie w naszym programie. Thank you.
właśnie tu, drodzy Państwo, na Rynku Trybunalskim w najbliższy weekend będzie się bardzo dużo działo, bowiem rozpoczynają się Dni Miasta Piotrkowa. I nieopodal na Placu Pofranciszkańskim również liczne atrakcje, m.in. koncerty. A gwiazdą tegorocznych Dni Miasta będzie Mrozu. Tu, na Rynku Trybunalskim, będzie Jarmark Trybunalski. Oczywiście będzie też Telewizja Piotrków. I mam nadzieję, że będziecie Państwo również. Tym miłym akcentem kończymy Kurs na Kulturę. Widzimy się w najbliższy weekend na Dniach Miasta i widzimy się oczywiście w kolejnym Kursie na Kulturę. Ciao!